A few moments later. Ej, major, schudłeś. Ważył 43 kilo, a teraz 41. Za chwilę dostaniesz szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Jak co roku? Ta sama zabawa. No może dla niego mniejsza. Będzie takie małe. I tyle. A potem za parę tygodni jeszcze przeciw chorobom zakaźnym. No, trzeba, żeby piesek zdrowy był. Wizyta u stałego weterynarza w Bielsku Białej, kilka kilometrów od nas. Major zna to miejsce aż za dobrze. Tak? Dostanie potem ciasteczko. Ciasteczko! Czekamy cierpliwie na szczepienie. No a potem spacer. No i dostał major nowy medalion. Jak zwykle, trochę go to denerwowało. Nawet trochę bardziej niż trochę, ale nie ma wyboru. Ja go chwycę i będzie musiał stać spokojnie. Ty mój dramatyzujący piesku, kiedy igła się pojawia. Już chyba by wolał pojedynkować się z innym psem, czyli poczuć jego zęby, niż poczuć tą igłę gdzieś tam z tyłu wciskaną. A w listopadzie jeszcze jedno szczepienie i będzie spokój. Ogólnie major lubi jeździć do weta, bo tam dostanie smakołyki. No i jest dużo zapachów i można spotkać inne zwierzęta. Widocznie nie przeszkadzają mu te szczepienia. Nie wywołuje go u niego to traumy takiej jak u niektórych psów i kotów i nie tylko. Także ogólnie major dobry z siebie pacjent. No, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym zdrowym razem. Na razie.